By znaleźć w Agrze hotel z widokiem na Taj Mahal, trzeba trochę zachodu i oczywiście odrobinę szczęścia. Jest tu ich sporo, ale turystów także nie brakuje i nie wszystkie mogą znajdować się w jego najbliższym sąsiedztwie. Mimo iż znajduję położony przy jednej z bram, to i tak widok daleki jest od moich oczekiwań, co w pewnym sensie rekompensuje możliwość obserwowania toczącego się wkoło życia. Oto harmonia natury w wielkim mieście. Na górnych kondygnacjach budynków ludzie podziwiający Taj Mahal. Na dachu sąsiedniego odpoczywające kozy. A wkoło stada małp próbujące zawładnąć terenem. Jakby tego było mało, nade mną zataczające olbrzymie kręgi gołębie. Są też inni mieszkańcy tego terytorium. Te jakże mizerne w porównaniu z tą wspaniałą budową domy są w pewnym sensie oczywiście dysonansem. Z drugiej jednak strony ciekawe, jak wyglądało otoczenie Taj Mahal pod koniec XVII wieku. Zapewne nie bardziej dostojnie. Dzisiaj małpy nie są zbyt bezczelne. Za to wczoraj rozlokowały się na fasadzie mojego hotelu i szczerząc zęby oraz pochukując obwieszczały, że teraz to ich miejsce. Mieszkańcy okolicznych domów raczej obcesowo traktują ich wizyty. Po prostu przepędzają je kijami. Pomaga to, owszem, jednak tylko na pewien czas, bowiem po wszystkich dzielnicach Agry grasuje wiele stad i natychmiast znajdują się kolejni amatorzy wolnej przestrzeni. Być w Agrze i nie zobaczyć Taj Mahal to wręcz niemożliwe. Do Taj Mahal wiodą przede wszystkim dwie bramy, przed którymi ustawiają się turyści, wschodnia i zachodnia, ale tam kolejki są najdłuższe i czas oczekiwania na wejście trwa niekiedy półtorej, dwie godziny. Są jednak wyjścia, gdzie można się dostać do Taj Mahal znacznie szybciej, tak jakby chociażby tymi schodami na górę, które wydają się być wejściem do budynku, jednakże wiodą do bramy południowej. Widok stojącego na brzegu Jamuny w Agrze Taj Mahal wręcz olśniewa. I nie ma znaczenia, czy widziało się go wcześniej na zdjęciach. W rzeczywistości wygląda jeszcze bardziej imponująco. Taj Mahal jest najbardziej rozpoznawalnym budynkiem świata. Tyle samo urzeka bajkową architekturą, co legendą opisującą jego powstanie. Legendą, w której zakochane są wszystkie kobiety. Bo Taj Mahal
to przede wszystkim najwspanialszy pomnik miłości. A było to tak. W 1631 roku indyjski cesarz z dynastii Wielkich Mogołów, Shah Jahan, oczekiwał swojego kolejnego, 14 już potomka. Niestety, podczas porodu u jego ukochanej żony Mumtaz Mahal nastąpiły poważne komplikacje. Lekarze byli bezradni. Cesarz, klęcząc u jej łoża, pogrążał się w rozpaczy z bezsilności wobec boskich wyroków. Cesarzowa, umierając, poprosiła męża o spełnienie trzech obietnic. Przyrzeknij mi, kochany, że się już nigdy nie ożenisz. Opiekuj się także naszymi dziećmi, jak najlepiej potrafisz. I zapewnij im najlepszą z możliwych przyszłość. Mam jeszcze jedną prośbę. Jako świadectwo naszej miłości, każ wznieść budowlę, dzięki której pamięć o mnie trwać będzie powsze czasy. Wkrótce zmarła. Rozpacz cesarza nie miała granic. Długo chodził pogrążony w smutku, rozmyślając nad ostatnim życzeniem żony. Aż pewnej nocy przyśnił mu się bajkowy pałac o okrągłej kopule, strzeżonej przez cztery minarety. Nakreślił jego plan i kazał rozpocząć budowę. Trwała 20 lat. Podania głoszą, że dzień i noc pracowało na niej 20 tysięcy robotników. I tak wzniesiono architektoniczny cud świata, którego ściany ozdobiono złotem. Tam też cesarz kazał pochować ukochaną żonę, a po śmierci został złożony w grobowcu jej boku. Ośmiokątne wnętrze Taj Mahal nie wydaje się nazbyt olśniewające. Po prostu brakuje tutaj światła. Po środku otoczone marmurowymi ekranami wyrzeźbionymi w koronkowe wzory dwa grobowce. Cesarza i jego ukochanej żony. Oryginalne ekrany były wykonane ze złota i drogich kamieni, ale syn cesarza postanowił je zastąpić właśnie tymi, marmurowymi. Ale to, co oglądamy, to tylko symboliczne grobowce. Prawdziwe znajdują się w krypcie poniżej. Nikt nie ma do nich wstępu. Mało kto jednak zwraca uwagę na wewnętrzne ściany grobowca. Jak wspomniałem, w przytłumionym świetle nie wydają się specjalnie interesujące, ale to tylko pozory. Gdy podejdziecie do ściany, spróbujcie podświetlić kolorowe elementy kamiennej mozaiki. Ujrzycie wówczas całe piękno grobowca Mumtaz Mahal. Ujrzycie świat żywych kolorów zaklętych w marmurze, inkrustowanym szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami. Wreszcie po raz kolejny zobaczycie kunszt jego budowniczych. Jadeit sprowadzono z chińskiego Turkestanu, lapis lazuli z Afganistanu, turkus z Tybetu, ametyst z Persji, a żółty bursztyn i agaty z Jemenu. To także symbol miłości jej męża, zaklęty w ścianach budowli. Na świecie granic jest wiele, ale takie jak ta w Amritsar w Indiach nie uświadczy się chyba nigdzie indziej. Atari znajduje się 30 km od Amritsaru. To jedno z przejść do i z Pakistanu.
Po tamtej stronie znajduje się Wagah. Codziennie około 17 zbierają się tłumy, aby dopingować swoich żołnierzy podczas swoistego spektaklu zamykania granicy między obu państwami. Chętnych do jego obejrzenia jest tak wielu, że tworzą się wielusetmetrowe kolejki nadzorowane przez żołnierzy nadgranicznych jednostek. Przy samej granicy panuje nastrój patriotycznego uniesienia, wręcz euforii. Dziewczęta i chłopcy rozpoczynają na jezdni szaleńczy taniec. Gromadzący się na trybunach wielotysięczny tłum odśpiewuje hymny państwowe, po czym pod dyktando prowadzącego wznosi patriotyczne okrzyki. To swoista rozgrzewka przed pokazem doskonałej muszty. Później rozpoczyna się właściwy program. Czegoś takiego nie ma poza Atari na całym świecie.
Jesteśmy na granicy pakistańsko-indyjskiej w Atari. Codziennie tutaj o 17.30 odbywa się wielki spektakl zamykania granicy między Indiami a Pakistanem. W Indiach jest zamykana granica, w Atari, a w Pakistanie w Wagah. Dumne, zdecydowane ruchy żołnierzy mają świadczyć o kilku rzeczach. Przede wszystkim o wyszkoleniu bojowym. Po drugie o honorze. Po trzecie o braku strachu przed sąsiadami. Ale przede wszystkim jest to po obu stronach granicy wielka manifestacja patriotyczna. Po zamknięciu granicy jest w końcu czas na robienie zdjęć z uwielbianymi i podziwianymi żołnierzami. Hindusi są bardzo praktyczni. Przed granicą wyrosło pokaźne miasteczko handlowe. Nic dziwnego zważywszy, że dojazd z Amritsaru motorikszą zajmuje średnio w jedną stronę, rzecz jasna, około 50 minut. Około 15-20 dalszych minut trzeba wystać w kolejce, przechodząc kolejne punkty kontrolne. Następne 30-40 zajmuje sama ceremonia zamykania granicy. Jest więc wystarczająco dużo czasu, aby zgłodnić i poczuć w ustach pragnienie. Wizyta w jednej z przydrożnych restauracji jest więc doskonałą okazją do podzielenia się z najbliższymi wrażeniami i raz jeszcze obejrzenia całej ceremonii na jednym z wielu monitorów sprzedawców płyt DVD. Przymiotniki wielki, olbrzymi to pojęcia szalenie względne, ale Jantar Mantar
uważane za największe obserwatorium astronomiczne na świecie, robi piorunujące wrażenie. Przytłacza jego wielkość i gigantyczne rozmiary przyrządów do obserwacji ciał niebieskich. Chociażby ten zegar słoneczny z 27-metrowym gnomonem. Cień, który rzuca, porusza się z prędkością nawet 4 metrów na godzinę. Jantar Mantar wybudował założyciel Jaipuru Savai Sai Singh II tuż przy wejściu do miejskiego kompleksu pałacowego. Budowę rozpoczął w 1728 roku. Jego umiłowanie do nauki, a zwłaszcza do astronomii, rozsławiło jego imię chyba bardziej niż czyny wojenne, ba, nawet na pewno bardziej. Wznosił Jantar Mantar w sposób niezwykle przemyślany. Przed przystąpieniem do budowy wysłał za granicę swoich uczonych. Mieli obejrzeć i poznać budowę obserwatoriów astronomicznych w innych krajach. Po ich powrocie dokładnie wysłuchał relacji, spisał wszystko skrupulatnie, a po przeanalizowaniu i wybraniu najlepszych projektów, będących kompilacją najnowocześniejszych rozwiązań zastosowanych w świecie, rozpoczął budowę. Savai Jai Singh II wybudował w sumie 5 obserwatoriów. Powstały m.in. w Delhi, Varanasi oraz Mathurze, choć to ostatnie nie przetrwało do naszych czasów. To, w którym jestem, w Jaipurze, jest największe i najlepiej zachowane. Zwłaszcza, że w 1901 roku zostało gruntownie odnowione. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Jantar Mantar to tylko kolekcja dziwnych budynków i zagadkowych rzeźb. Mają, co zresztą widać, surrealistyczne kształty. Ale w rzeczywistości każdy z tych obiektów ma konkretne przeznaczenie. Jedne służą do ustalania azymutu, inne do określania pozycji gwiazd, a jeszcze inne do obliczania dat zaćmień Słońca czy wysokości nad poziomem morza. Más 41.
Są w Indiach miejsca, które mimo oglądania wielu wspaniałych i nieprawdopodobnych rzeczy pozostają na zawsze w pamięci. Dla mnie takim miejscem są królewskie cenotafy, położone na wzniesieniu u stóp wzgórza pod fortem Nahargarh. Stojąc na północnym skraju Jaipuru, znajdują się, takie przynajmniej sprawiają wrażenie, w zupełnie innym świecie. Po przejściu bramy, do której wiodą wysokie schody, milknie jazgot klaksonów, gwar ludzi, nawoływania sprzedawców. Ciszą, klimatem i specyficznym nastrojem tworzą oddzielny mikrokosmos, który mimo swego przeznaczenia, związanego jakby nie było z przemijaniem, urzeka. Są to puste grobowce jaipurskich maharadżów. Cały ten teren był kiedyś miejscem kremacji rodu Kaciawa Maradzia Rajput, tak to się mówi w Hindi. Cenotafy są bardzo charakterystyczne dla całego Jaipuru i jest to cudowny przykład mieszanki architektonicznej, architektury muzułmańskiej i świątynnej architektury hinduistycznej.
Jeżeli będziecie Państwo tutaj zwiedzali w Jaipurze cenofaty, to będzie Państwu towarzyszył taki pracownik ochrony. Nie jest on po to, żeby pilnował, czy ktoś z Państwa cokolwiek tutaj zbroi lub pójdzie w miejsce niedozwolone, bo takich miejsc tutaj nie ma. Oczywiście trzeba zachować powagę i godność tego miejsca, ale on będzie chronił Państwa przed małpami, które tutaj w Hindi nazywają się ciempień. Ciempień. Te małpy są nie tylko bezczelne, ale również agresywne. Potrafią podejść i ugryźć turystów. I do odstraszenia tych małp... Istyk. Dokładnie. Służy właśnie istyk, ten kij, którym można małpy zdzielić odpowiednio, ażeby nie zagrażały turystom. Stoimy w miejscu nieprzypadkowym, ponieważ jest tutaj zwalony pień drzewa. I pod tym pniem bardzo często odpoczywają, wygrzewając się w słońcu, dwie królewskie kobry. One mieszkają w tym pniu i dokładnie wchodzą o tutaj do tej dziury. Nie podejdę bliżej, bo to może być trochę niebezpieczne. Ale warto mieć to na uwadze, kiedy się będzie zwiedzało cenofaty. Życzę powodzenia. Fort Amber to jeden z niewielu zabytków, do którego można wjechać na grzbiecie słonia. Taka atrakcja turystyczna, chociaż to również przedsmak wielkiego świata z przeszłości. Bowiem tak właśnie na słoniach, dostawali się do fortu członkowie rodziny królewskiej. By skorzystać z tej atrakcji, trzeba jednak zarezerwować sobie kilka godzin na odstanie w kolejce do, powiedzmy, środka transportu. Chętnych bowiem jest wielu, szczególnie rano. Hello, sir. Please, do not allow. Piesi po około 10-minutowej wspinaczce po stromych schodach dostają się tu przez Surai Pol, Bramę Słońca. To jest główne wejście. Pierwsza część fortu zwana jest Jaleb Hofk. To tu uroczyście witano powracające z wojen armię oraz trzymano konie. Fort Amber stoi na płaskowyżu Arawani, 11 km na północ od Jaipuru, ponad jeziorem Maota. To przede wszystkim rajputski kompleks budowli obronnych i pałacowych, chociaż w zamierzchłych czasach, bo od 1037 roku pełnił również rolę stolicy Rajputów. Wchodząc trochę wyżej, trafiamy na salę audiencji publicznych, czyli Divan i Am, za którym znajdują się komnaty królewskie. Na samym końcu zaś Zenana, komnaty kobiece. Wnętrza są przepięknie zachowane.
Tradycyjnie króluje tu marmur i piaskowiec. Poza tym widać, że Maharadży i jego 12 żonom zależało na przepięknym wystroju. Ściany ozdobione są kryształowymi lusterkami, a także mozaikami sprowadzanymi z Wielkiej Brytanii, czy płaskorzeźbami z motywami roślinnymi. Budowa fortu w obecnym kształcie rozpoczęła się pod koniec XVI wieku, w roku 1592. W nowych planach wykorzystano wcześniejsze rozwiązania obronne. Były to stare fortyfikacje plemienia Mina, którego członkowie zostali strażnikami królewskiego skarbca. Prace przebiegały systematycznie, stopniowo nadając temu kompleksowi obecny kształt. Trwało to, bagatela, około 150 lat, czyli do momentu założenia w 1727 roku przez Jaisinga II Jaipuru. Jak głoszą stare kroniki, Sawai Jaisinga II urodził się 3 listopada 1688 roku. Został królem w wieku 11 lat. Był chłopcem zdolnym i pojętnym, przy czym sprawowanie władzy nie było dla niego celem samym w sobie. W trakcie swego panowania wykazał się wielkimi zdolnościami organizacyjnymi i politycznymi. Cieszył się poparciem cesarza Mogołów Aurangzeba, dzięki czemu okres jego panowania sprzyjał rozwojowi gospodarczemu królestwa. Przy pomocy bengalskiego inżyniera Vidyahara Chakravarti wybudował, o czym już przed chwilą wspomniałem, nową stolicę królestwa Amber, Jaipur. Był dobrze wykształcony, znał sanskryt i język perski. Fascynowała go również astronomia, czemu dał praktyczny wyraz, budując kilka obserwatoriów astronomicznych. Największe i najlepiej zachowane to Jantar Mantar w Jaipurze. Zmarł 21 września 1743 roku. Przed fortecą rozciąga się szmaragdowe jezioro i wspaniały ogród. Przy wyjściu zapach Orientu, trochę tandetny, taki dla turystów. Zaklinacz węży z tańczącą w rytm piszczałki królewską kobrą. Za kilkadziesiąt rupii można jej dotknąć i zrobić sobie zdjęcie. Mnie to jednak jakoś nie bawi. Wracam do Jaipuru. Po drodze zatrzymuję się przy pałacu na wodzie. Jest na co popatrzeć, zwłaszcza w zapadającym zmroku. Tuż przy drodze wiodącej do fortu Amber znajduje się pałac na wodzie zbudowany w 1799 roku dla Madho Singha. Wykonano go z różowego piaskowca. W
To była letnia rezydencja Maharadży, gdzie wypoczywała jego rodzina i gdzie również polowano na kaczki, które zresztą pływają tutaj do dzisiaj. Do pałacu można dostać się tylko jedną drogą, groblą wiodącą przez wody jeziora Mansagar. Niestety pałac jest niedostępny dla nikogo, szkoda, choć z drugiej strony, tak naprawdę, patrząc na niego, człowiek przenosi się w świat baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Kolejny dzień wędrówki po Indiach dobiega końca. Wędrówki, w której teraźniejszość wkraczających w XXI wiek Indii na każdym kroku przeplata się z niezwykłymi świadectwami historii. Im bardziej ją poznaję, tym większym staje się dla mnie fenomenem. Dzisiaj małpy nie są zbyt bezczelne. Za to wczoraj rozlokowały się na fasadzie mojego hotelu i szczerząc zęby oraz pochukując obwieszczały, że teraz to ich miejsce. Mieszkańcy okolicznych domów raczej obcesowo traktują ich wizyty. Po prostu przepędzają je kijami. Pomaga to, owszem, jednak tylko na pewien czas, bowiem po wszystkich dzielnicach Agry grasuje wiele stad i natychmiast znajdują się kolejni amatorzy wolnej przestrzeni. Jakby tego było mało, nade mną zataczające olbrzymie kręgi gołębie. Są też inni mieszkańcy tego terytorium. Te jakże mizerne w porównaniu z tą wspaniałą budową domy są w pewnym sensie oczywiście dysonansem. Z drugiej jednak strony ciekawe, jak wyglądało otoczenie Taj Mahal pod koniec XVII wieku. Zapewne nie bardziej dostojnie. Thank you.
By znaleźć w Agrze hotel z widokiem na Taj Mahal, trzeba trochę zachodu i oczywiście odrobinę szczęścia. Jest tu ich sporo, ale turystów także nie brakuje i nie wszystkie mogą znajdować się w jego najbliższym sąsiedztwie. Być w Agrze i nie zobaczyć Taj Mahal to wręcz niemożliwe. Do Taj Mahal wiodą przede wszystkim dwie bramy, przed którymi ustawiają się turyści, wschodnia i zachodnia, ale tam kolejki są najdłuższe i czas oczekiwania na wejście trwa niekiedy półtorej, dwie godziny. Są jednak wyjścia, gdzie można się dostać do Taj Mahal znacznie szybciej, tak jakby chociażby tymi schodami na górę, które wydają się być wejściem do budynku, jednakże wiodą do bramy południowej. Widok stojącego na brzegu Jamuny mimo iż znajduje położony przy jednej z bram, to i tak widok daleki jest od moich oczekiwań, co w pewnym sensie rekompensuje możliwość obserwowania toczącego się wkoło życia. Oto harmonia natury w wielkim mieście. Na górnych kondygnacjach budynków ludzie podziwiający Taj Mahal. Na dachu sąsiedniego odpoczywające kozy. A wkoło stada małp próbujące zawładnąć terenem.